Podstawowe rozróżnienia. Zanim pójdziemy dalej, warto sobie wprowadzić pewien wstępny ład terminologiczny. Ten ład oczywiście jest odrobinę pozorny. Odrobinę dlatego, że oczywiście trochę nam uporządkuje, ale też i pozorny, ponieważ tak naprawdę, jak Państwo się przekonają, zgoda na temat tego, czym świadomość jest i jak należy ją badać, jest dosyć nikła. Tak więc, zacznijmy przynajmniej od rozróżnienia dwóch typów świadomości ze względu na część i całość. Świadomość podmiotową, po angielsku creature consciousness, przypisuje się całemu podmiotowi, który jest czegoś świadomy. Ja mogę powiedzieć, że jestem teraz świadomy tego, że patrzę na monitor, kiedy nagrywam ten wykład. Czyli Państwo mogą mi przypisać świadomość podmiotową. Mogę również taką świadomość przypisać psu, twierdzić, że on jest też świadomy. I można też przypisać świadomość mojemu stanowi świadomemu. Ten sam stan nie jest sam czegoś świadomy, ale jest stanem świadomym, który jest o czymś. Na przykład ja mogę mieć jakiś stan, jakieś myśli na temat tego, co powiedzieć później, co powiedzieć dalej w tym wykładzie. I te świadome stany, które ja teraz mam, a których nie wypowiadam, ponieważ muszę wszystko powiedzieć Państwu w odpowiedniej kolejności, są o czymś, są mianowicie treściami dotyczącymi dalszych treści wykładu. Tak? Czyli mówiąc krótko, mam pewne stany, które są moimi częściami, nie są moją całością, to nie jestem ja, tylko to są moje stany, być może również coś, co można mówić o innych istotach, jeśli można poznać inne umysły. Państwo już kojarzą oczywiście te rozważania z poprzednich zajęć. Przypisuje się po prostu to stanowi i te stany są o czymś, mówiąc krótko. Czyli rozróżniamy state consciousness, świadomość stanu, od świadomości podmiotowej, świadomości creature consciousness. Można również rozróżniać typy świadomości ze względu na to, czy posiada przedmiot, czy tego przedmiotu brak. Otóż świadomość tak zwana tranzytywna to taka, która przedmiot ma. Według niektórych to jest jedyny rodzaj świadomości, jaki istnieje. Jak Państwo widzą, rozróżnienie mamy wprowadzić, ale zgoda na to, czy one obowiązują i czy są uniwersalne, oczywiście jest ograniczona. Mamy do czynienia tutaj z jednym z gorących kartofli w filozofii, którym się będziemy przerzucali, więc niektórzy będą kwestionowali konsensus. Otóż fenomenologowie twierdzą, że świadomość zawsze jest o czymś, jest zawsze świadomością czegoś, świadomością jakiegoś przedmiotu. Te przedmioty mogą być tylko intencjonalne, jak to się powiada, czyli mogą być nawet przedmiotami nieistniejącymi. Można być na przykład mieć jakieś urojenie, być świadomym tego, że jest się Napoleonem. Jeśli ktoś ma urojenie, że jest Napoleonem, to oczywiście to zaburzenie jest dla niego zaburzeniem o tym, że jest Napoleonem, a mimo że nie jest Napoleonem. Tak? Czyli można być świadomym pewnego czysto intencjonalnego przedmiotu, jakim jest wyobrażenie siebie jako Napoleona, którym się nie jest, ale którego się człowiek, na które człowiek po prostu takie urojenie uporczywe cierpi. Mówiąc krótko, jest to rodzaj świadomości przedmiotowej. Fenomenologowie twierdzą, że zawsze świadomość ma jakiś przedmiot, więc nawet kiedy Państwo przeżywają jakieś stany typu nastrój, typu melancholia, typu depresja, to one są też o czymś. Czyli jeśli cokolwiek przeżywacie świadomie, to jest zawsze o czymś. O czym jest depresja? O całym świecie. To trochę dziwnie brzmi, no ale przedmiot po prostu tam zawsze musi jakiś być wskazany ze względu po prostu na pewne rozstrzygnięcie terminologiczne, którego dokonują fenomenolodzy, twierdząc, że to jest po prostu pojęciowo niemożliwe, żeby świadomość pozbawiona była jakiegoś przedmiotu. Ta świadomość dotyczącą przedmiotu, mającą przedmiot, nazywa się trochę może w dziwny sposób świadomością tranzytywną. Dlaczego to jest tranzytywna? No podobnie jak czasownik tranzytywny, to jest taki, który może mieć dopełnienie, to tak samo można uświadamiać sobie coś, czy wtedy jest czasownik przechodni, tak? Tranzytywny, ma dopełnienie. Tak? Więc dlatego mówimy o świadomości tranzytywnej. Nie dlatego, że ona może przechodzić i że jest własnością tranzytywną. Nie, nie, nie. Tu chodzi o tę gramatyczną trochę metaforę. Skąd się wzięła ta nazwa, to trochę nieistotne. No ważne jest to, że po prostu chodzi tutaj o posiadanie przedmiotu. I przykładami, które są niekontrowersyjnie tranzytywną świadomością, to są na przykład postrzeżenia. Jak postrzegam coś, no to oczywiście jest przedmiot mojego postrzeżenia. Jak myślę o czymś, no to
No sama z siebie wiadomo, że myślę o czymś. Jeśli pragnę czegoś, no to nie można mówić, że ja pragnę, ale nie wiem czego pragnę. Jak się nie pragnę, to pragnę czegoś. Jeśli mam postawę propozycjonalne rozmaitego rodzaju, to one często też mają swoje przedmioty. Bo to są sądy o czymś. No i mamy wreszcie w świadomości nietranzytywną, ponieważ rozróżnienie to ma być dychotomią. Jest oczywiste, że to ma być ta świadomość, która żadnego przedmiotu nie ma. Na przykład ból. Ja jestem świadom bólu, ale ten ból nie jest o czymś. Nie wszyscy chcą powiedzieć, że jeśli mnie boli noga, to ten ból jest o nodze. Raczej chcą powiedzieć, że ból jest zlokalizowany w nodze, jest odczuwany jako będący w nodze, natomiast nie jest na temat nogi albo na temat żołądka. No i tutaj przykładami, oczywiście kwestionowanymi przez fenomenologów, jak Państwu już mówiłem, będą emocje, będą nastroje i być może kwalia, o których będziemy mówili na następnych zajęciach, zastanawiając się, czy one w ogóle istnieją. Jeśli nie istnieją, to oczywiście nie mogą być przykładem, no bo takim samym dobrym przykładem byłby pan Zagłobo, który oczywiście nie istnieje, więc nie może być żadnym przykładem, ale oczywiście pan Zagłobo mógłby istnieć. Jest pytanie, czy kwalia nie tylko istnieją, ale czy mogłyby istnieć? Być może niektórzy filozofowie uważają, że nawet istnieć by nie mogły.